Zatlątku Zdroju, w pijalni przy źródle Wojciecha i przechadzamy się tutaj właśnie w koło. Piękny styl tej wieży jest. Tutaj Paweł musi przyjść do wisiłki. Kolekcję zegarów zrobiłeś pan? Proszę? Kolekcję zegarów zrobiłeś pan? Czemu zegarów? No bo są, każdy zegar jest inny. A to dzięki. Tutaj to się zrobi, no, ma pan rację, słuszna uwaga. Słuszna uwaga, wie pan, ja jestem tak zachwycony, że nie wiem na co uwagę najpierw zwracać. No. I dzięki za podpowiedź. Zrobiłem w koło. O, to się chwali. Tak, wszedłem i tak, wie pan, podkręciłem. Paweł. A widok z tarasu na... Nie, jeszcze nie. Ale przejdę teraz, chodźmy. No właśnie wchodzimy na taras przy tej wieży. Na tej wieży. No, dobrze, że jest ktoś, kto mi podpowiedział, co należy tutaj zrobić, co uwiecznić. Wszystko park zdrojowy. W lądku oczywiście. Ale wiesz co? Ale jak będziemy pili piwo, to może być gorąco. Tak? Tak. Będziemy patrzeć. Tak. No to chodźmy. Nie na słońce. Schodzę coraz niżej. Tu, jak wyjdziemy stąd, w lewo w dół. Ja jeszcze przejdę tu kawałek. Pawełek, jak się tutaj widzi? Panie? A nie, co? Muszę ją lepiej powąchać. Wali jajami, nie? Tak jakby trampki po meczu wąchać. Ona jest dobra. Słodka. Ona jest dobra. Czy chyba inną piłeś wcześniej? Dobra jest? Bardzo dobra. To ja widocznie z tego źródła nie piłem. Zarąbista jest.
dać kubeczek. Ja pewno piłem ze źródła dzikiej świni. Dzikiej świni. Polanicka przy niej jest, wysiada. Co ty powiesz? No, wiesz, jak